Jacku, a dokąd my w ogóle teraz jedziemy? Dokąd my teraz w ogóle jedziemy? Ile jeszcze zostało? 150 czy 50? Cześć! Cześć! Na start informacja do mojej żony. O Brodzie zapomniałem, jak widać, ale o tobie nie mogę. Co możemy powiedzieć, Wojtek? No, że jedziemy na wigry. Na wigry dzisiaj, nad wigrami dzisiaj się rozbijamy, tak? Tak. Ale jedziemy teraz na trójstyk. Nie rób głupich min. Jedziemy teraz na trójstyk granic, tak? Co to jest ten trójstyk? Trójstyk to połączenie trzech granic. Super! Rzekomo nie można wchodzić na stronę rosyjską. Zobaczymy, czy da się wejść na stronę rosyjską. Ja nie wchodzę. I to też lepiej nie. No i przeskoczymy tak raz, dwa i już. W trzech krajach w ciągu minuty? Taka okazja często się nie zdarza. Ja nigdy nie byłam w trójstyku. Na początku nie wiedziałam, o co tu chodzi trójstyk. A kto ci wytłumaczył? Antek. A Antek? Mądry chłopak z tego Antka. Wytłumaczył mi i nie wiedziałam, jak to wygląda. To mi pokazał na tym, na Google. Aha, na Google. To jest taki słupek? Na którym jest, są kreski koło niego i tam jest Polska, Rosja, Litwa. Aha. No to ładnie. I rzekomo z Zakrzaków tam jest niedaleko baza wojskowa i tam może być tak, że jak wejdzie się na stronę rosyjską, to mogą cię zastrzelić z Zakrzaków. Nie no, za... Zawsze najpierw mówią, żeby wrócić na stronę polską. Przynajmniej tak profesor Lech mówi. Zobaczymy, jak będzie. Będziemy grać głupa i spróbujemy przejść przez trzy granice. Nie. Ja nie. Tata też nie próbuj, bo nie chcę cię stracić do więzienia. Nie, to jakie więzienie. A to już musiały dużą karę płacić. Tak? No albo ten. Albo przeczekiwać tam. Kwarantannę? No. Zostaniemy ze dwa dni. Pojedziemy dalej. Ale w międzyczasie tak postanowiliśmy, że pokażemy wam wszystkie funkcje naszego kampera. I jak mówię, Wojtek kucharz smaży placka. Aha, no to właśnie. To też jeszcze będziemy pokazywać w jakich warunkach i w jaki sposób można usmażyć placka po węgiersku. Nasi fani się o to pytają. Pytają się? Nie wiadomo. Załóżmy, że się pytają, dlatego pokażemy. Ok. Jedziemy na trójstyk. Jeszcze jakieś może z 15 km do celu, ale tak naprawdę? Jedziemy po tym. Naprawdę. A ja myślałem, że co dopiero
i gdzieś w okolicach 15 km do celu. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę urokliwe miejsce, jeżeli chodzi o... Zachowuj się. Jest. Że tak powiem, przecinamy kolejne jeziorka, mniejsze, które stanowią bardzo ładny element krajobrazu. Dodatkowo no, architektura jest troszkę inna niż u nas. Ładniej niż ogólnie. Jest ładnie ogólnie, tak. Właśnie jest ładnie ogólnie. Jest to niby zadbane, niby niepowykaszane, a mimo wszystko to jakby się razem tak bardzo ładnie komponuje. Drogi, no tak jak widać, trochę rzuca. Niemniej jednak da się jechać. Ale prawsko i nierówna droga właśnie do siebie pasuje. No to mówię, no. Takie to... Taka łąkowa, no nikt na niej nie jeździ. No po co ją naprawiać? No jak po co ją naprawiać? Po to, żeby można było po niej jeździć. No da się po niej jeździć, to po co ją naprawiać? No właśnie. Z takim podejściem, dlatego my do tej pory dróg normalnych nie mamy. No dobra, jedziemy dalej. No i widzisz, tutaj zrobili, bo tutaj auta jeżdżą. Aha, a tam to co? Sołty z innej gminy po prostu zwinął asfalt. No. Ten nowy, stary został. No dobra, jedziemy dalej. Wjeżdżamy na miejsce turystyki. Znaczy no, na parking. Wygląda oryginalnie. Podchodzimy do Trójstyku. Wojtek, dobry moment wybrałeś. Tak. Ej! To tam, popatrz, Wojtki to mają. Co? Tak. Na Litwę? Idziemy do słynnego Trójstyku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten drugi plan to wcale nie jest istotny, naprawdę. Chłopaki, siusiaki. Chłopaki, siusiaki. Wojtki to fajne chłopaki są po prostu i tyle. No, tak jak widać, samo już dojście jest w miarę bardzo, fajne. W miarę komfortowe, tak? Jest okej. Okay. Generalnie to, co widzę, zaraz wam pokażę, to no, rzesza, prawie rzesza turystów. Proszę bardzo, płotka. Ale ten płot jest taki symboliczny, bo on się tutaj kończy i ten już można wleć. No tak, ale tutaj jest płot taki, jak się należy. Soki z sasiekami. Sam raz. To jest Litwa tutaj, tak? I zaś człowiek czegoś nowego się nauczy. Rosja natomiast obudziła się potem, ale bez zasięgu. Oni się nie boją. Kaliningradzki jest tutaj. Nie, no podoba mi się ta granica. Dobrze reprezentowany.
miejsce do zaparkowania rowerów, także można dojechać bez problemu rowerem. Byłem tutaj na rowerze, oparkowałem, także wszystko w porządku. To jest instrukcja obsługi, jak korzystać z tego słupka. O. Bo te dzieciaki już robią to nielegalnie. Tutaj. Ja sobie go nie przypominam, razy powiedziałeś, bo chodziłem do tego, tak jak powiedziałem, chodziłem do okładu tego słupka. O! No i jesteśmy. Rzeczpospolita Polska. Teraz na Litwie. Teraz jesteśmy na Litwie. Tak, tutaj jest Litwa. Dobra, ale tak szybko do Rosji. I Rosja. W ciągu jednej minuty w trzech krajach naraz. I co wy na to? Dyczęto tour. Słuchajcie, postąpiliśmy typowo po polsku, czyli najpierw wykonaliśmy zadanie, a później przeczytaliśmy instrukcję obsługi. Czego nie wolno robić? Strona rosyjska. Nie wolno wchodzić i nie wolno robić zdjęć. Litewska tylko połowa. Granica strefy Schengen. Miałeś paszport jak przechodziłeś? Tak. Mój się skończy. Granica strefy Schengen. Schengen. Do strefy poszedł. Ale tu nie możemy do naszych przyjaciół Litwinów wchodzić, bo tylko butami kawałek. Ale tu tylko możemy kawałek butami wejść. No. A do Rosji ty nie dość, że przekroczyłeś strefę Schengen bez paszportu, chłopie. Jedziemy, bo nas znam. Oni cię znajdą po tej rejestracji, co masz na plecach, zobacz. Wojtek, jak ci się podoba na turystyku? Fajnie, tylko się boję. Czego się boisz? Czego się boisz? Że znowu nie przeczytałeś instrukcji, tak? Bo najpierw trzeba było instrukcję. Wojtek, czołg jedzie. U ciebie. Słuchaj Wojka Grześka. Widzicie jak to jest. No. I tak dzieci wychowują się właśnie z takimi wujkami i później takimi efekt... Takimi tatusiami, co najpierw robią to, a potem instrukcję czytają. I później efekt jest taki, że się boją. No, ale nie ma... są szczęśliwe w międzyczasie. Tak. Nie ma czego się bać. Można spokojnie tutaj zwiedzać, tylko latem najlepiej jest przyjechać, bo i tak tutaj samochodem nie dojedziecie. Rowerem dojedziecie, samochodem nie dojedziecie. No, generalnie fajne przeżycie. Cześć. Dobra, wysłaliśmy.